Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym materiale. Tym razem materiał, w którym stuningujemy sobie nowy pojazd w GTA Online, a będzie nim RC Bandito. A także pokażę wam, jak odpalić specjalne wyścigi do tego pojazdu, ponieważ razem z tym pojazdem weszły nowe wyścigi do GTA Online. No i jeszcze warto wspomnieć, że wczoraj już dawałem wam informację o tym, że ten pojazd dzisiaj wejdzie, więc jeżeli chcesz więcej takiego dobrego info, no to subuj ten kanał, polajkuj ten materiał, a będę ci bardzo wdzięczny. Tak samo jak za każdą dotację na tym filmie, bo są aż 4 takiej sytuacji, że aż 4 były, dawno nie było, więc dziękuję wszystkim za wsparcie. A teraz przechodzimy do materiału. A więc okej, jeżeli chcecie kupić ten pojazd, to musicie wejść na stronę taką, która się nazywa Sonsandra Super Autos, a moim zdaniem nazywa się to Bieda Sklep, więc tak go będę nazywał. Kosztuje 1 600 000. Aha. No i po zakupie go od razu trafia na waszą arenę wojny i stoi w tym miejscu. Więc zanim jeszcze go stuningujemy, to musimy sobie wejść tutaj w online akcję, rozegraj akcję, stworzone przez Rockstar, wyścigi kaskaderskie i tutaj są nowe wyścigi dla tych pojazdów, zobaczcie. Nazywają się na RC, kontrola lotów, równia pochyła itd., itd. Są na aktualnie razy 2, ponieważ są nowe. Najprawdopodobniej przez 2 tygodnie najbliższe. A także niektóre z wyścigów kaskaderskich. Oczywiście te tylko stworzone przez Rockstara, jeżeli stworzycie swój, to najprawdopodobniej on razy 2 już nie będzie, więc tyle. Ja wyścigów nie lubię, więc lipa dla mnie akurat w tym tygodniu. No to czas na sprawdzenie opcji tuningowych. Ogólnie musicie mieć arenę wojny i tutaj sobie wchodzicie, podchodzić do tego modelu i możecie go tuningować, zobaczmy. Jeszcze tego nie robiłem. Materiały wybuchowe, zobaczmy, bomba zdalna. O kurde, fajnie to wygląda, bierzemy. Dobra, widzimy. O kurde, są różne obudowy do tego pojazdu, zobaczcie, fajnie. Fajna opcja. Kozak, fajnie, że to zrobili. Dajmy sobie jakiś taki sportowy. Na przykład niech będzie, o ten mi pasuje. Więc ten bierzemy, mina zbliżeniowa, bierzemy IM czy kinetyczno. Obie są fajne. Ale tylko 3 ładunki są tutaj. Tylko 3 miny możemy postawić, więc lipa trochę. Ale okej, dobra. Więc dajmy sobie kinetyczną. Ona jest śmieszna. Oznaczenia bierzemy oczywiście. Chociaż IM ma większy sens, bo ogólnie dajecie typowi IM, on wjeżdża, podchodzicie do niego, wybuchacie i elo, nie? Więc dajmy sobie IM. Szkoda hajsu, ale okej. Dobra, malowania są różne. Łowca kaczek mi się podoba. To też jest spoko. To jest spoko. Więc okej, bierzemy sobie te. Niech będzie te. Taki monster trochę. Dalej, kolorki. Kolorki mi pasują, więc nic nie będę zmieniał. Kolor kasku kierowcy nawet możemy zmienić. Dobra, walić to. Kombinezonu nawet. Fajnie. Pionowy skok bierzemy oczywiście. O, standardowo jest kupiony już. Ale my bierzemy oczywiście najlepszy. Koła. Aha. Dajmy na przykład lowrider. Piękne koła. Myślę, że zostawię sobie standardowe albo wezmę jakieś terenowe, bo tylko te terenowe moim zdaniem będą pasować. Chociaż w sumie, dobra, zostawię fabrycznie na razie. Dobra, tyle. Szyby. Aha, nie mamy szyb, więc trochę przypał. Więc nie ma sensu tego zmieniać. I tyle, wyjeżdżamy. A raczej nie wyjeżdżamy, bo musimy po prostu wyjść z właśnie warsztatu i dopiero tam będziemy mogli podziałać. Jakie mocne światło, lol. Dobra. Ok, jesteśmy na zewnątrz i oczywiście, jak wam mówiłem w poprzednim materiale, przez menu interakcji możemy sobie go wezwać. Mamy gwiazdkę. Jest wezwij RC Bandito. Tak jest, więc wzywamy go i od razu nas teleportuje. I pytanie, czy nasza postać istnieje tutaj? W tej grze, czy nie? Istniejesz, moja postacio? Nie, wyparował. On jest w środku, zmniejszył się. Ja pierdziele. Dobra, mina, skok, zdetonować. Tyle, dobra, więc tak, na spację mamy miny. Zobaczmy, ile tych min możemy postawić. Chyba tylko 3, tak? Tak, tylko 3 miny. I to są IM akurat. IM Katowice. Okej. Możemy sobie podskoczyć. To słaby ten skok jakiś. Nie no, w sumie taki małoludki pojazd, no to jak ma skakać? To 102 metry nie skoczy, no nie? Za mały jest. Na krawężniki wjeżdża jakoś. Daje radę.
Ale fajny model, dam, możemy pierwszą osobę dać? Możemy dać jedynie takie, takie coś. Okej, okay. Spoko. Więc tak, możemy też zdetonować na Q, tak? Nie, na czym detonujemy? Nie wiem, na czym detonujemy, nie. Na czym detonacja jest? Myślałem, że na Q, nie. A, na Q! Ale nie ma tego paska. Takiego śmiesznego, lol, dziwna sprawa. Weźmy sobie tutaj ekwipunek i RC Bandito możemy wezwać za minutę. Dobra, czyli minuta. Co minutę możemy sobie wzywać takiego małego skurczybyka. Że mu nie mówić inaczej. Tam moje IM nadal stoją, to jest ciekawa sprawa. Mimo tego, że mój pojazd już nie istnieje, no to te IM nadal tutaj leżą. A raczej leżały, już wszystkie wyparowały. Okej. Okej, lecimy dalej. Możemy znowu wezwać i dostaliśmy nawet informację chyba, że możemy wzywać. Chyba, że to jest przypadek akurat. Więc wzywamy RC Bandito po raz kolejny. I zobaczmy, co teraz się wydarzy. Co teraz się wydarzy? Mamy RC Bandito, okej. I tak, na kim możemy się zdetonować? Tylko nie ma żadnego paska, który nam pokazuje, ile nam brakuje do wybuchu. Możliwe, że jest dźwięk, ale ja mam tą grę tak cicho, że nie słyszę kompletnie jej. Dobra. Elo, gościu. Zapad? Pad. Okej. Okay. Więc tak, to jest historyczna chwila, w której ostatni raz zamówiłem ten pojazd. Bo już raczej więcej nie zamierzam razy. Fajna rzecz, że co minutę. Nie czekamy 5 minut, tylko minutę. I to tyle. Na tyle z plusów. Więc ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Jeszcze dzisiaj będzie oczywiście materiał z premii i zniżek i tak dalej. Ale jeszcze może wam na szybkości pokażę, z tych ciekawszych to jest zniżka na, z tego co wiem, na Huntera i na Hydrę. Jest Hunter taniej, a także Hydra, Buzzard też jest taniej, tu mamy Hydrę, o prawie duża zniżka. Buzzard też podobno jest taniej, ale aktualnie go nie mogę zobaczyć, że jest taniej, bo mam go za zero. Ale podobno jest taniej, ale akurat tego nie jestem pewien. Dobra, więc tyle ode mnie, mówi do was Bachus, dzięki za oglądanie, hej!